Karol Ferdynand de Medici, z Bożej łaski cesarz Rzeczpospolitej, król Polski, wielki książę litewski, książę Rusi, Kijowa, namiestnik Inflant, gubernator Nowogrodu, namiestnik Grenlandii i Islandii, a także w przyszłości prawdopodobnie król Konga, jest 032, jest raczej do wymiany, więc możemy rozpocząć ten odcinek. Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Europa Universalis 4, kampania półhistorycznej Polski. Ostatnio troszeczkę Konga podbiliśmy, właściwie wybrzeże udało nam się jedynie docisnąć, bo wbrew pozorom dość rozwinięte są te mieściny, jeżeli chodzi o development, no i drogo nas to wyniosło. Tak sobie myślałem i wpadłem na bardzo, bardzo fajny pomysł, mianowicie Szwecja. Tak jest, Szwecja. Teoretycznie ze Szwecją moglibyśmy się nawet lubić, kiedyś mieliśmy nawet chyba sojusz, jak mnie pamięć nie myli. Oni mają tylko sojusz z Wielką Brytanią. To będzie problem, jednak plus jest taki, że ja sobie troszeczkę zrobiłem małego researcha, troszeczkę się przygotowałem i Wielka Brytania ma bardzo malutką flotę. Flota Wielkiej Brytanii to są 4 ciężkie okręty, my mamy 10, już Szwecja sama ma 10 tych okrętów. Lekkich okrętów mają 16, galery mnie interesują, mają tych galer 0. Okej, dobra, to Japonia była. Boże, Japonia ma 13 ciężkich okrętów. Ta Wielka Brytania, jeżeli chodzi o marynarkę, jest dość słaba, więc myślę, że jakbyśmy troszeczkę zwiększyli nasze dochody, możemy się na razie przestać pozbywać korupcji. Może ta korupcja nam lekko rosnąć do góry, nie ma z tym żadnego problemu. 40 dukatów, fajny wynik. Otrzymajmy rozgrywkę, bo chciałbym wystawić kolejną armię. Nie będziemy sprowadzali armii z Afryki, niech ona tam sobie biesiaduje. Wystawimy kolejną armię i rozbudujemy naszą obecną. Będziemy potrzebowali 2 armii. Czy ktoś nam pomoże w tej wojnie? Czekajcie. Z tobą na razie możemy tylko wysłać serdeczne klejmiki i damy tobie pokój. Wycofajmy tego dyplomata, on pewnie będzie wieki wracał. 64 dni. Daleko z tego Madagaskaru będzie wracał nasz dyplomata. No ale skoro tego... Filip umarł. To u nich też, we Francji też dość szybko umierają. Kurde, mają następcę, mają króla, szkoda. Szkoda wielka. My niestety musimy pozbyć się naszego... Straciliśmy klejmy na... czy nam spadły klejmy na... Aha, fajnie, że nam spadły klejmy na Szwecję, więc przy okazji zaczniemy robić również siatkę szpiegowską na Szwecję. Skoro nam klejmy pospadały, to wycofajmy również dyplomatę z tego, bo my możemy tylko sklejmować to, co mamy przy granicy. To są 2 tylko prowincje. Wycofamy stąd dyplomatę i będziemy patrzyli, kto z chęcią nam pomoże. Royal Marriage z Francją jak najbardziej, sojusz z Francją jest bardzo fajny. Bo docelowo sojusz z Francją albo z Ottomanami to zwykle jest duże ułatwienie rozgrywki. A w naszym przypadku mamy w szachu całą Europę, mamy w szachu cesarza. Zobaczcie, Francja od zachodu, Polska od wschodu. I załatwione. Czy my możemy nawracać? Możemy nawracać tubylców, to nawracajmy. Jak się będą buntowali, to mamy tam taki malutki oddział prewencyjny, który zajmie się ewentualnymi buntami. Dobra, mamy wolnego dyplomaty. Jakbyśmy chcieli takiej Szwecji wypowiedzieć wojnę, ona ma tylko sojusz z Wielką... Francja pomoże. Francja pomoże i chętnie by nam pomogła. A właściwie czekajcie, przecież my mamy klejmy od Finlandii. Mamy klimat Finlandii, to nie musimy się o to martwić. Francja by pomogła pewnie dlatego, że po prostu Wielka Brytania jest po stronie Szwecji, no i my byśmy zajęli się Szwecją, oni prawdopodobnie zajęliby się Wielką Brytanią, co im bardzo pasowało, tylko no musimy na razie zabezpieczyć się w postaci rozbudowy troszeczkę naszych wojsk. Mamy za mało artylerii, no i mamy za mało artylerii w naszych armiach. Są bunty, trzeba podnieść utrzymanie armii, wtedy troszeczkę się wykosztujemy. Chodźmy może na fort, żeby w razie czego nam fortu na szybkości nie zajęli. A ja bym chciał tutaj troszeczkę rozbudować armię, jeżeli chodzi o artylerię. Myślę, że do 10. Nigdy nie wiem, jakie powinny być template'y. Będziemy podglądali. Nie wiem, mogę zobaczyć u Francuzów, jakie mają template. 31. Zarąbisty. 28.03. Dobra, to będziemy improwizowali. My jesteśmy Polską. My powinniśmy mieć dużo jazdy. 11.9.10. Może do 12 i do 10 będzie ładny template. 12.10.10. My jesteśmy w tej wschodniej grupie kulturowej, więc zawsze możemy mieć lekko trochę więcej kawalerii. I mamy pierwszą nację kolonialną. Jak my ją nazwiemy? Jak my ją możemy nazwać? Pierwsza nasza nacja kolonialna. Pewnie podawaliście jakieś przykłady. To nie jest zbyt wielkie. Boże, taki blady różowy kolor w porównaniu do Wielkiej Brytanii. Trochę biednie to wygląda. Naprawdę biednie. Commonwealth Canada? Wybierzemy coś bardziej polskiego.
Floryda, portugalskie Meksyko. Widzę, że oni są mało oryginalni. Nazwijmy to powiat. A tu nie ma polskich znaków. Nie ma tu polskich znaków, więc będziemy musieli napisać Łękołody. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyże-Woszczyce, powiat Łękołody, więc wszystko się zgadza. Mamy pierwszą swoją kolonię. Powinno zmienić nazwę. Halo, halo? Czy zmieni to nam nazwę na bardziej zasną? Fajnie by było, jakby. O, mamy powiat Lękolody, ale niech będzie, niech będzie. O, lody akurat się zgadza na północy. No niestety nie ma Grzegorza Brzęczyszczykiewicza, ale jest Algirdia z Wielkopolski. Spokojnie, niech będzie. Czy my powinniśmy coś skrować? Tak, widzę, że powinniśmy coś skrować. Budujemy. A właśnie, buntownicy, buntownicy, buntownicy. Trzeba wam naklepać. O, właśnie, zapomniałem o was. Rebelianci przekroczyli granicę, to pewnie ci od. To pewnie ci sami rebelianci, co Imperium Osmańskie gnębią. Boże, to Imperium Osmańskie naprawdę się rozpada. Powstał Irak. Powstała chyba Armenia? Nie, Kwarakiu się odrodziło. Widzę, że Persja odzyskała swoje kory. Niesamowite. Kolejna kolonia się stworzyła. To jest gdzieś na wyspach. A nie, to jest również tutaj obok. Świetnie. Trusy się pokończyły. Moglibyśmy pomyśleć o kolonizacji, o limit punktów militarnych. Moglibyśmy pomyśleć o kolonizacji tego regionu, Zatoki Hudsona. I to w sumie byłoby niegłupie. Czekajcie, tu jest centrum to handlowe. Zaczniemy od najlepszych prowincji. Tu jest centrum handlowe. A tutaj coś bliżej się znajduje. Tu też się znajduje. Co prawda ten szlak handlowy wiedzie do tego Zatoki Świętego Wawrzyńca, która jest raczej pod kontrolą Wielkiej Brytanii. Ale cóż, możemy to kolonizować. Możemy wysłać tutaj kolonistę. Limit punktów militarnych. Czy możemy? O, możemy. To świetnie. Z tego skorzystamy. Nowy rodzaj, halo, halo. Nowy rodzaj piechoty, saksońska piechota, niech będzie, niech będzie. Dobra, przydałby nam się nowy stack. Czy mam jakieś template'y? Nie mam żadnych template'ów, to zróbmy sobie prawilny template. Będzie 12 piechoty, 10 jazdy i 10 artylerii. Ile takie cudo kosztuje? 496 dukatów. Ok, to będzie nowy template. Zniszczenia i Mordoru. Uśmieszek. Safe. Ok, i rekrutujcie się. W razie jeden możemy wystawić i chyba jeden nam wystarczy. Szwedzi powinni mieć mniej więcej tyle samo żołnierzy co my. Powinniśmy również gotówkowo się wyrobić. Czy my niszczymy? Nie, nie niszczymy korupcji w ten sposób. Dobra, jeszcze jeden template wystawimy i zaczniemy zbijać tą korupcję, bo na razie to nam lekko rośnie, chociaż. Moglibyśmy to pogodzić. Korupcja nam jest niezbyt na rękę. Halo? Żeby leciutko spadała, minus jeden. Dużo dukatów, no ale jak trzeba, to trzeba. Musieliśmy wziąć wtedy tą korupcję, te pożyczki z tej korupcji. Tego wymagało, żeby wprowadzić nową epokę. Z wami trus się kończy w 49. Oj, dużo, dużo, to dobre. To możemy zmniejszyć utrzymanie armii. Możemy zmniejszyć utrzymanie armii. I myślałem również o. Co? Besera, co? Ha, pisanci wam teraz łażą. Boże, ci otomani się rozpadają. To jest tak idealny moment, żeby ich zaatakować i coś tutaj powyzwalać, ale to samo się wyzwala. Jestem ciekaw, jak daleko zajdą ci buntownicy. Ci otomani naprawdę sobie nie radzą. Chcę zobaczyć, jak samo się wyzwala. Jak pierwszy raz widzę, żeby otomani naprawdę sami się rozpadali. Naprawdę. Pierwszy. Jezus, Jemen, jaki wielki. W imię Boga, jakie wielkie to. Spadłem sojusz z państwem papieskim i zastanawiałem się, kto chciałby przygarnąć do sojusznika taką Polszę. No i znalazłem, że możemy zawiązać sojusz, nie z Albanią, albo z Milanem, albo z rozród wśród koni, minus 10 do kosztów konnicy. Świetnie, że akurat zaczęliśmy już werbunek, zarąbiście. Halo, halo, z Brabantem. Brabant jest dość silny, jest dość bogaty i on ma chyba na rywalu Anglię. Nie, ma Szwecję. A to by nam pomogło. To może być dobry sojusznik. Nie wiem, jakie on ma relacje z Francuzami. Nie mają siebie na rywala, ale graniczą ze sobą na dość długiej granicy. W ogóle Francja prowadzi jakąś wojnę chyba. No dobra, w ogóle Wielka Brytania prowadzi wojnę. Dobra, weźmy sojusz. Co prawda Brabant ma na wroga Milan, więc raczej nam wtedy odpali ten sojusznik włoski, ale to cóż. Musimy jakoś sobie z tym poradzić. Wy walczycie? Nie, ale gdzieś łazicie tymi armiami.
Francja z kimś walczy? Nie, to Austria z kimś walczy. Z czym wy walczycie? Z Otomanami walczycie. Otomani, jak mi przykro. Z Rosją? O, jeszcze raz, o Jezus, ta Rosja robi się silna. Nie, czekajcie, bo jak oni będą łazić tymi armiami, to oni poniszczą tych buntowników i się nie pozwalają. O, przykre. 43 tysiące, okej. To już nie będzie takie proste. Nawracajmy kolejną prowincję, może być to, może być to. Niniejsze będzie tutaj pogaństwo, właściwie animizm. Co to jest za religia? To jest... fetyszyzm. Okej. Okay. Niech będzie, niech będzie, nie będę wnikał. Nawrócimy ich na jedyną prawidłową wiarę. Poganie, zwał jak zwał, dobra. 43 tysiące, dwugwiazdkowy generał. Chyba damy sobie radę, chyba damy sobie radę. Tu będzie atak przez rzekę chyba, więc przejdźmy do prowincji. Aha, wyjdziecie na tą prowincję, no zarąbiście. A, i tak mamy atak przez rzekę. Chyba to przegramy. Tak, przegramy to, bo... Wycofajmy się tą dywizją. Możemy też prowadzić... O, kupca dostaniemy, świetnie, kupiec się przyda, kupiec się na pewno przyda. Jeżeli chodzi o naszą wielką reformę handlową, znaczy przeniesienie szlaków handlowych. Z Krymu wszystko i tak leci na północ. Moglibyśmy kolektować w Lubece. Czy to ma sens? Tu płynie. Jakbyśmy stąd transferowali, zobaczmy, jakbyśmy z Nowogrodu transferowali dukaty, jakby to wyglądało, no bo część jednak z Kijowa leci do Nowogrodu, część ucieka na Morze Północne. Tu Brytyjczycy mają duży wpływ, oni mają chyba to z eventu, oni z eventu mają tutaj takie duże wpływy na tym obszarze. Niestety nam zdobili fort, to mi się nie podoba, bo się buntują. Nie zauważyłem, że oni w ogóle zmieniają pozycję, prowincję. Eksploruj dalej. Skorowaliśmy, świetnie. Przykro będzie, jak oni nam tutaj się wyzwolą, naprawdę przykro by to było. Okej, okay, bunty, no to z tymi buntami możemy sobie spokojnie poradzić. Wyrekrutujmy kolejnego generała, szkoda, że jednogwiazdkowy. Armii Tradition nam chyba zaczyna spadać, nie? Kiedyś mieliśmy wysokie Armii Tradition 37, pamiętam czasy, kiedy mieliśmy 70? Na początku rozgrywki, nawet nie wiem z czego. No ale niestety nie możemy sobie pozwolić na utrzymanie takiej liczby fortów. Dobra, pytanie, czy my jesteśmy gotowi na wojnę ze Szwecją? Pytanie, czy my jesteśmy gotowi na wojnę ze Szwecją? No moja odpowiedź brzmi... Brabant nie weźmie, bo... Aha, nie ma 10 fejworów i walczy z winnej wojnie. Z czym ty walczysz? Z Austrią? Nie, z jakiś Arago... Jezus, Ottomani! Rosjanie was tłuką. Wszędzie. Zobaczcie na tych Osmanów, to jest piękne, to jest po prostu piękne. Sami upadli. No troszeczkę im pomogliśmy i Rosja też im pomogła. Trzeba będzie potem jeszcze prewencyjnie uderzyć na Rosję, bo robi się zbyt dużo. To Rosja zdobędzie, potworzymy papety, może Krem dla siebie weźmiemy. Nowa osada, 10 prestiżu, base taxy mogą lecieć. Kolejna technologia dyplomatyczna, militarna kolejna? Dyplomatyczna. Czemu by nie? Możemy wybrać kolejną technologię. Połączmy floty w jedną, tu mam jeszcze jeden okręt. Pytanie, czy już chcemy atakować? Z tymi buntami trzeba by się ogarnąć. Troszeczkę manpowera straciliśmy. 22 tysiące, trzeba by to zrobić, czekajcie. Góry, wszędzie nie. No ale tu jak nas zaatakują, będą mieli minus jeden za rzekę. Stańmy w tej prowincji. Jaką odbijemy, może tutaj ruszą, zobaczmy. Mają teoretycznie dwukrotną przewagę. Okej, okay. I co? Ruszą, żeby odbić swoją prowincję? Czy oni się w ogóle ładują? Tak, ładują się. A jakbyśmy to skorowali do końca i nawrócili, to raczej by... Aha, wyjdziecie tędy, tak? Czekajcie, czym wy jesteście właściwie? Konglawe. To są kory konglawe? Nie, idziecie gdzieś naokoło. Aha, spoko. Może oni sami zajmą się swoim buntem. Okej, to by było ciekawe. To oblegacie, tak? Tak, oblegacie. Okej, zarąbiście, może oni się o nich rozbiją. Nawróciliśmy kolejną prowincję, więc nawracajmy. Tak już nam bunty tutaj wybuchły. Więc tak jak mówiłem, im szybciej to nawrócimy, tym lepiej będzie. A przy okazji weźmiemy sobie jeden merkantynizm. Ot tak, żeby lepiej to wyglądało. Tracicie jeden agresywności, ale to nie jest raczej na razie nam
W ogóle potrzebne mamy łagodne nastawienie do tubylców. Dobra, czy my chcemy już atakować tych Szwedów? No wypadałoby. Wypadałoby rozpocząć tą wojnę. Mamy dwie armie. Przede wszystkim tak, forty w górę. Aktywuj wszystkie forty. Potrzebujemy jeszcze jednego generała. Mogę sobie pozwolić? Tak, mogę sobie pozwolić tych generałów. Szkoda, że jedną gwiazdkowi, no ale cóż, taka jest. Przecież mógłbym jedną armię tutaj puścić. Czy będziemy iść od strony Finlandii po kolei wszystko podbijać? Czy nie wiem, czy nasza flota sobie poradzi. Możemy nawet teoretycznie sobie admirała zwerbować. Nie zwerbujemy, bo nie mamy punktu siły politycznej, znaczy dyplomatycznej. Ale będziemy mogli walczyć o kory Finlandii. Stworzymy, powiększymy troszeczkę Finlandię. Ona taka biedna, strąszona przez tą Szwecję. A my sobie weźmiemy kilka nadmorskich prowincji. Gotlandię sobie weźmiemy. Gongę sobie weźmiemy. Blekingę sobie weźmiemy i może Kalmar. No Gotlandię na pewno weźmiemy. I może Wyspy Alandzkie? Też by się przydały. 37 tysięcy. Co już z Munterem zawiązaliście? Trzy prowincje. Nic wielkiego. Przecież może lepiej się pozbyć tego buntu. Gdzie ten bunt po las? Jak nam teraz tu gdzieś wyskoczy, to teoretycznie mogłem też tu żołnierzy dowerbować, no ale to taki duży garnizon tu trzymać. Też nie za dobrze. Dobra, mamy siatkę szpiegowską, to jeszcze na szybkości w ogóle chce się Royal Mariusz. Chciałbym sklejmować... Czy na Gotlandii jest fort? Zawsze mamy na Gotlandii. No, oczywiście, że to jest fort. Dobra, zdobędziemy ten fort. No to co? No, wojna ze Szwecją. Go! Mam nadzieję, że Francja mi pomoże. Tak, Francja mi pomoże. Wielka Brytania, Reconquest, walczymy o prowincję Savolax. Go! Go, 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 walczymy. Niby, że tu odbijamy korysz w Finlandii, że pomagamy naszemu zielonemu wasalowi. Tak naprawdę chcemy po prostu uzyskać większą dominację na Morzu Bałtyckim. I chciałbym złapać flotę szwedzką, zanim się połączy z Wielkiej Brytanii. Nie zwerbowałem w końcu tego admirała, co może być błędem. Czy ja mogę ich na morzu werbować? Tu mogę. Zrekrutujmy admirała, stać nas. Nie wiem, czy to jest dobry admirał, bo w życiu admirałów nie rekrutowałem. Czy chcemy bić się z flotą norweską? 4 ciężkie, 3 ciężkie, 7 ciężkich... Tu. Próbujmy. Jakby co się wycofamy. Okej. Przydałoby się mieć dominację na morzu, więc wypadałoby to wygrać. 4 ciężkie, to nam okręty, ale im też już dużo. Dobra, wygramy to, ale Jezu, 3 gwiazdkowy generał, 50 tysięcy Szwedów. Oj, husaria będzie musiała to ukrać. Dobra, zdobyliśmy przewagę na morzu, dobrze. Tak, to się zgadza. Jak tam Wielka Brytania? Ona się zdystantowała, a nie, ona ma w ogóle czarną fragę, była na terytorium Francji. Mam nadzieję, że Francuzi nam po... Boże, myślałem, że wywalczycie między sobą. Szwecja, Muster, 13 kolonii. Aha, kolonie nam będą niszczyli. Fuck. Kolonizujemy tutaj. Coś jeszcze tu kolonii. Aha, fortem. Aż biedna kolonia upadnie. Trudno. O, właśnie, możemy kolonię od Wielkiej Brytanii zabrać, jeżeli by nam się udało. Ci buntownicy tu żyją, bo zdobyli kolejną prowincję. No dobra, ustawmy się może, nie wiem, tutaj. Zobaczymy. Może do nas wejdą. Ty pływaj dalej, halo, halo, gdzie jest nasz odkrywca, możesz coś tu jeszcze zrobić? Tak, południowy Pacyfik, niech będzie. Natomiast wracamy do naszej wojny. Wysyłamy was tutaj, na razie będziemy zdobywali po kolei prowincje. Mamy, teoretycznie moglibyśmy uderzyć bezpośrednio na Sztokholm. Moglibyśmy... Okej, dobra, oni wrócili, wbili się w nas, idealnie, mają minus jeden za rzekę. Okej, o to chodziło i chyba teraz powinniśmy wygrać, co prawda tracimy dużo piechoty. Ale im się kończą morale i tym samym sposobem wygrywamy. Jest, zarąbiście. Dobra, teraz tutaj odbudujcie sobie stany osobowe. Tu bunty się ładują, 20 tysięcy na luziku to stłamsimy. Na luziku damy sobie radę. 400 populacji, lokal misji... A. I kolonie nam stworzyli, świetnie. Czy mamy teraz dostęp gdzieś tutaj? Tu. Nie mam wolnych kolonistów. Okej, moglibyśmy teoretycznie skolonizować Australię. Albo dostać się na Indonezję, tylko problem jest taki, że wszystkie szlaki handlowe będą przechodziły przez albo przez Aleksandrię, albo będą szło do Sewilli, albo do English Channel. My mamy bardzo dupnie,
jeżeli chodzi o nasze centrum handlowe na Bałtyku. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie kolonizujmy, ile się da. Ile się da. Chodźmy może... Finlandia, chodźmy wspomagać Finlandię w tym oblężeniu. Chodźmy. A ty możesz przy okazji zdobyć tą prowincję. Dzielni Finowie. Jestem ciekaw, co robią... Dobra, blokujecie porty. Francuska flota blokuje Wielką Brytanię. Niesamowite. Troszeczkę cykam się tej armii. 32-19. Chociaż jakbyśmy się połączyli w jedną całość. Powinniśmy dać radę. Dobra, zdobądź tą prowincję. Przejdziemy na drugą stronę i wyślemy flotę do naprawy, bo nam troszeczkę poniszczyli. Okej. Co tu się dzieje? Możemy sobie zwiększyć przyrost i tracimy prestiż, niech będzie. Was, halo, halo. Wami chciałbym zająć... Nie możemy zająć Wysp Alandzkich, bo wtedy nam wypłyną flotę. Weź na razie wróć się na praw, a ty przejdziesz i tak na drugą stronę, bo chyba nie będą blokowali nas flotą. Będą się bali. Okej, zaraz Stockholm zdobędziemy. Okej, ty wejdziesz. Aha, blokują nas. Okej, ale Stockholm został zdobyty. Pokonaj tą flotę, tylko że oni zaraz zdobędą tą prowincję. Nie chcę, żebyście zdobywali tą prowincję. Chcę, żebyście przeszli na drugą stronę. Okej. Okay. Jakbyśmy zdobyli tą prowincję, to ich flota by wypłynęła i powalczyłaby z naszymi. Wiem, że nasza flota jest silniejsza w tym momencie, ale byśmy ponieśli straty. Mamy mocno uszkodzone jednostki. Płyńcie na razie do jakiegoś naszego portu. Rozdzielmy armię, bo nam umierają, ale niezbyt daleko. Chociaż nie, chodźcie na Kalmar. Udajemy się na południe. Nie mamy dobrego dowódcy, to jest problem. Oni mają trzygwiazdkowego. Ale mamy po jedyneczce. Kto jest waszym królem? Karl XI Słup, okej. Okay. Dowodzisz armią? Tak, dowodzisz armią. Okej, okay, to wiele wyjaśnia. Kolejna prowincja nawrócona. Co tu jest? O, nawracamy. I wracamy na front. Widzę, że gotówka nam się ustabilizowała. Naprawdę, przeniesienie centrum handlowe nad Bałtyk to była jedna z lepszych decyzji. 16 dukatów. Co prawda mamy jedynkowych doradców, ale póki coś i tak się opłaca. Monster chce spisować. Odrzucimy. Spisujemy na własnych warunkach. Przede wszystkim War Repsy. Gotóweczka. Anulujcie sobie tu wszystkie traktaty, jakie możecie. No i to by było na tyle. Okej, dziękuję. Teraz tak, tu idzie 50 tysięcy. Zobaczymy, pewnie idą na Sztokholm, nie? Pewnie tak. Jak tam nasza flota naprawia się? 80, 80, 80. Dobra, możemy wypłynąć. Przechwycimy ich flotę. Tu, o kurde, 37 okrętów nam uciekło. Może będziemy gonili. Czy oni idą do portu? To co to było? Handlowki? Co robi naszych 5 ciężkich okrętów, ja się pytam. A, one w lundzie były, to były te okręty, co my budowaliśmy przez ten Władysław. Okej, dobra, wycofajcie, albo nie, płyńcie im na pomoc. Płyńcie im na pomoc, albo się wycofajcie. Oni nam zatopią. 30, kurde, mazowieckie nam zaraz zatonie. Ale ty uciekniesz, a ty ich złapiesz. Okej, to powinniśmy dać... uciekli. Kurczy byki. Dobra, wspomóż to oblężenie. Nie zauważyłem tej floty, cholera jasna. Nie zauważyłem tej floty. Ty płyń, eksploruj dalej, to zawsze coś. Okej, okay, spoko. Kto chce prawo przemarszu? Monster, nie dam ci prawa przemarszu, bo przed chwilą walczyliśmy ze sobą. Jak tam kolonie? Żyjecie? Wszystko nam pozajmowali. 3 tysiące, 9 tysięcy, jakby tu wystarczyło, nie wiem, 10 tysięcy naszych i byśmy to wszystko pozajmowali. Kurde, dobrze. No dobra, ale tak czy siak, tutaj wam podziękuję za uwagę. Przypominam o Srogi Apce w Górze, z oczystym komentarzem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, na razie.